Według zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej uczniowie wrócą do szkolnych ławek tak jak co roku, 1 września. Inaczej te pierwsze tygodnie nauki widzą miejscu urzędnicy po rozmowach z dyrektorami szkół. Bo my powinniśmy zapobiegać. Dlatego proponują tak zwane nauczanie hybrydowe, czyli częściowo w klasach, częściowo online, zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych, gdzie jest podwójny rocznik. Jesteśmy w stanie przychylić się wnioskom dyrektorów szkół, żeby zapobiegać, a nie dopiero tak naprawdę gasić wtedy pożar, kiedy będziemy mieć ognisko zapalne w szkole i tak naprawdę wówczas być może cała szkoła będzie musiała być zamknięta. Zdaniem ministerstwa zdalne nauczanie w czasach pandemii było cennym doświadczeniem, którego teraz mimo wszystko nie trzeba wprowadzać. Warto wykorzystać pewne elementy kształcenia na odległość, to także w tym stacjonarnym nauczaniu, ponieważ materiały elektroniczne mogą być bardzo dobrym wzbogaceniem tradycyjnej lekcji, tradycyjnego spotkania. 10 dyrektorów szkół już zgłosiło się z prośbą o nauczanie hybrydowe do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Jeśli urzędnicy się zgodzą, to dokumenty trafią do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. I to właśnie do sanepidu należy ostateczna decyzja, a przepisy wskazują jasno. Zgoda jest możliwa tylko w dwóch przypadkach. Wtedy, kiedy będzie występowało zakażenie lub będzie sytuacja epidemiologiczna o wzmożonym znaczeniu na terenie danego powiatu, miejsca, szkoły. Odpowiedzialność za zdrowie uczniów i nauczycieli spoczywa więc na dyrektorach szkół i zależy również od ich wewnętrznych zaleceń. Każdy jednej i drugiej stronie chce dokopać, a my jesteśmy w środku. Jak zauważają dyrektorzy szkół, nauczanie hybrydowe także może się nie sprawdzić. Mogłoby dojść do sytuacji, że nauczyciele w trakcie nauczania online zadawaliby tylko zadania uczniom, a w kolejnym tygodniu w szkole wyłącznie sprawdzali ich wykonanie. Dlatego proponują własne rozwiązania. Polegałoby na tym, że pół tej samej klasy jest w szkole, a drugie pół tej samej klasy jest przed komputerem i po tygodniu się zamieniają. Zwiększyliśmy moc internetu, jakieś drobne dodatki jeszcze w postaci mikrofonów i innych rzeczy. No i wtedy rzeczywiście to ma sens. Kontrowersje wzbudza też kwestia maseczek ochronnych. Resort edukacji nie wydał rekomendacji, by takie maseczki uczniowie musieli nosić. Uznaliśmy jednak, że takiego obowiązku wprowadzać nie będziemy. Pozostawimy dotychczasowe zapisy. A te mówią, że obowiązek noszenia maseczek będzie zależał od dyrektorów szkół. Ci także nie mogą do niczego zmuszać. Możemy tylko zalecać. Natomiast maseczki i przyłbice będą nosić nauczyciele na lekcjach i pracownicy na lekcjach będą nosić przyłbice. Bo zalecenia miejskich urzędników znacznie różnią się od tych przedstawionych przez ministra edukacji. My rekomendujemy, żeby między innymi takie maseczki uczniowie nosili. Oczywiście nauczyciele, pracownicy, przyłbice czy maseczki, żeby rzeczywiście zachowane było bezpieczeństwo wszystkich przebywających na terenie szkoły, czy to uczniów, pracowników, czy to nauczycieli. Według raportu Santander Consumer 33,5% Polaków chce powrotu dzieci do szkoły w trybie zmianowym. Z kolei prawie 32% chce tradycyjnego powrotu uczniów do szkół, takiego jak planuje ministerstwo. Mateusz Mękina, Puls Dnia.